energia wiatrowa. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich. Wie pan, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Rozumiem, wykonuje pan te wszystkie czynności naraz, czy aktualne zajęcie? Proszę pana, no aktualnie jestem na komisji u pana. Polityka. Miejsce, w którym powinna panować powaga, wzajemny szacunek, kulturalna wymiana zdań, a także wypowiedzi na poziomie. Do rzeczywistości ma się to jednak ciut daleko. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam zestawienie kilku momentów polityków, w których nie wykazali się zbyt dużą inteligencją. Przyjrzymy się poczynaniom Michała Szczerby w komisji, Ewie Kopacz przywołującą w swojej wypowiedzi dinozaury, Andrzeja Dudę, który znowu nie umiał się wysłowić i więcej. Gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa na temat polskich polityków. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w pracy, która wymaga trzeźwego umysłu i skupienia. No i zamiast tego myślicie gdzieś tam sobie w głowie o niebieskich migdałach, a później wychodzą takie kwiatki jak ten. Panie pośle, pytanie mam. Były tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa i kursant KGB w Moskwie, jest w Radzie Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych. Dziwiłby się, gdyby nie był. Ale jak pan się odnosi do tej nominacji? Panu się taka nominacja podoba? W Rosji, w Moskwie? Mówimy w Polsce, o polskiej grupie, spółce należącej do... Do tego pytania. No wie pan, no, wpychają swoich ludzi tam, gdzie mogą zyskać cenne informacje dla nich. To za waszych czasów się dzieje, panie pośle. To jak to jest? Przepraszam. Jeszcze raz. Dzisiaj mówimy o Wojskowych Zakładach Elektronicznych, spółce, strategicznej spółce Skarbu Państwa należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I w Radzie Nadzorczej Henryk Grobelny pojawia się w Radzie Nadzorczej, jest nominowany. To jest człowiek, który ukończył kurs KGB w Moskwie. Świetne miejsce dla niego. Żartuję. Naprawdę, panie pośle, no czy to jest czas na żart, panie pośle? No bo mamy sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Władimira Putina, za waszych rządów człowiek po kursach KGB w Moskwie obejmuje funkcję w Radzie Nadzorczej. Kto się tym przejmuje? Poza nami. Ale jeżeli to trafi do Putina, on może być tylko zadowolony, że tak znakomicie sprawa została rozwiązana. Przecież Bogusław Wołoszański tu ledwo skleja akcję. Dodatkowo nie widzi żadnego problemu w tym, że mamy w szeregach szpiega, a wręcz pochlebia Putinowi, że jeśli wszystko się mu uda, to oznacza to, że naprawdę dobrze rozegrał sprawę. I to ma być polski poseł? Taki, który żartuje z realnego zagrożenia Polski konfliktem i nie widzi w nim żadnego problemu? Może dlatego pana pracowanie dla Moskwy to nic złego? Mężczyzna sam wspominał jeszcze w tym roku, że mógł być obiektem zainteresowania obcokrajowej agencji. Sam się spotkałem z próbą wciągnięcia mnie do tej gry, kiedy zgłosił się do mnie mój stary kolega, który przez wiele lat studiował w Moskwie, proponując spotkanie i proponując współpracę przy filmie. Być może krzywdzę go takimi podejrzeniami, ale w całej tej atmosferze uważałem, że to może być prowokacja. Z tej wypowiedzi wynikałoby, że Wołoszański odmówił staremu znajomemu, ale czy faktycznie tak było, prawdy zapewne się nie dowiemy. Tak samo jak nie dowiemy się, czy Ewa Kopacz pokonałaby dinozaura w starciu na kamienie. No, chyba że uda nam się wskrzesić Dinusię i będzie można zorganizować takie wydarzenie. Pewnie brzmi dla was aktualnie jak totalna wariatka, ale zmieni się to po zobaczeniu przez was kolejnego nagrania. Pomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaura na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, 2 miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens i dzisiaj każdego dnia i o każdej godzinie trzeba przypominać o tym, jak strasznie te taśmy, które się pokazały w Gazecie Wyborczej, zburzyły wizerunek tej oto partii i jej lidera, który ponoć miał wszystkich uszczęśliwić, a sam ascetyczne życie prowadzić. To w końcu trochę dawne te czasy, czy strasznie dawne? No i pewnie, że można zlikwidować dinozaura, używając do tego kamyków. Zwłaszcza, że najpierw trzeba też
też dać się nie zjeść, co wątpię, że udałoby się pani Kopacz, zwłaszcza przez 2 miesiące z rzędu. Dodatkowo nie zapomnijmy, jak gruba była skóra tych prehistorycznych bestii, więc byle kamień rzucany nawet wielokrotnie mógłby nie być w stanie jej nawet naruszyć. Cała ta wypowiedź jest po prostu tak absurdalna, że sama już nie wiem, do czego konkretnie się w niej odnieść. Nasi przodkowie może i nie dysponowali takimi narzędziami jak my teraz, ale stwierdzenie, że mieli do dyspozycji jedynie kamienie, należałoby cofnąć się tej kobiecie do podstawówki, gdzie uczono takich podstaw jak pierwsze wytwarzane narzędzia już za czasów właśnie prehistorii. Zresztą zapomniałabym o najważniejszym. Dinozaury i ludzie nigdy nie współistnieli. Pierwsi z gatunku Homo pojawili się na Ziemi około 2,6 milionów lat temu, podczas gdy ostatnie dinozaury wyginęły około 66 milionów lat temu. Ktoś tu chyba naoglądał się za dużo Parku Jurajskiego, myśląc, że kiedykolwiek istnieliśmy równocześnie z tymi gadami. Kolejna wypowiedź, którą wam przytoczę, ma w sobie tyle samo absurdu. Jej autorką jest Urszula Zielińska. Mówi wam coś to nazwisko? Tak, dokładnie. Mowa o naszej minister do spraw klimatu i środowiska. Czasami jak słucham tej kobiety, to zastanawiam się, gdzie popełniono błąd, obsadzając ją w roli ministra. Jak możemy oprzeć nasz miks, a właściwie miks, jak możemy oprzeć, że pozyskiwanie energii tylko z odnawialnych źródeł, które są uzależnione od słońca, od wiatru? Energia wiatrowa, wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. Czego tu nie rozumieć? Jest noc, nie ma słońca, to wieje wiatr. Jest dzień, mamy słońce, nie wieje wiatr. Proste? Proste? Prawdziwe? No nie. W tym momencie to już nawet głupota samej Anny Marii Żukowskiej została zagrożona i zaraz ex aequo pierwsze miejsce zajmie z nią Urszula Sara Zielińska. Naprawdę ciężko jest to skomentować. Być może każda osoba kandydująca na posła powinna mieć robione jakieś testy na IQ. Jak widać, niektórym by się chyba przydało. Ale spoko. Zarówno Żukowska, jak i Zielińska nie muszą płakać nad rozlanym mlekiem, bo w Polsce to nawet nasz prezydent nie za wiele ogarnia. I nie mówię tu już nawet o ogarnianiu jakichś istotniejszych spraw, a zwyczajnym ogarnianiu, co dzieje się dookoła. No. Ta wypowiedź Andrzeja Dudy z pewnością przejdzie do historii. Brawo, panie prezydencie! A tak serio, to sama nie wiem, co do końca tutaj zaszło, ale biorąc pod uwagę, że z naszym prezydentem co chwila powstają coraz to nowe memy, a jego mentalność jest jaka jest, to wcale nie dziwię się temu, co zaszło. Sam Duda podkreślił kiedyś, że... Po prostu jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. No tak, nie ma miejsca na żarty, a po zachowaniu naszego prezydenta i tego, co dzieje się wokół niego, stwierdziłabym raczej kompletnie coś odwrotnego. Taki z niego twardy prezydent, że pozwala każdemu śmiać się z jego osoby i wstawiać jego twarz do memów. No cóż, może zwyczajnie Andrzej Duda chce być wyjątkowo mocno młodzieżowym człowiekiem, co niekoniecznie odpowiednio współgra z jego rolą w państwie. A na sam koniec coś, o czym wspomnieliśmy już we wstępie. Czyli zmagania Michała Szczerby z komisją. Przesłuchiwanie kogokolwiek może okazać się niezwykle stresujące. W tej sytuacji śmiem nawet myśleć, że bardziej stresujące było ono dla prowadzącego je Szczerby, niżeli dla zeznającego w sprawie mężczyzny. Zajęcie? Właściciel gospodarstwa, samorządowiec, polityk, urzędnik. Rozumiem, wykonuje pan te wszystkie czynności naraz, czy aktualne zajęcie? Proszę pana, no aktualnie jestem na komisji u pana. Dobrze, rozumiem, że pana zajęciem jest prowadzenie gospodarstwa w tej chwili, tak? Proszę pana, aktualnie jestem u pana na komisji, nie jestem na wsi, tylko w Warszawie, w Sejmie. Dobrze, nie będę kontynuował tego pytania. Odnotujemy to, co pan powiedział, i samorządowiec, i poseł, i właściciel gospodarstwa. Trzeba przyznać, że choć nie wiem, czego dotyczyła sprawa, to słowa świadka były krótkie i na temat i wykazał się on dużo większą inteligencją niż prowadzący przesłuchanie. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który polityk z dzisiejszego zestawienia jest waszym zdaniem największym nieogarem. A może macie swój typ na ten tytuł? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!